Szerokie spodnie, czapki z daszkiem i kaptury. Wielbiciele takich klimatów spotkali się w sobotni wieczór w klubie pod Muzami. Hip-hopowe imprezy organizowane są cyklicznie, ale na tej pojawiła się nowość. Freestyle Battle, czyli rapowanie tekstu, który wymyśla się na bieżąco. Na koncerty zapraszani są artyści z całego kraju, Warszawy, Poznania, Białegostoku. W sobotę zaprezentował się Pyskaty i Tomiko. Wystąpiły także lokalne składy, Gruj TWK, XL3, Mic i Szula. Hip-hop stał się subkulturą i sposobem na życie dla wielu młodych ludzi. O tym, co ich wyróżnia, mówi producent i organizator imprezy Michał Sapiński, znany jako Mic. Na pewno ubieram się inaczej niż wszyscy inni artyści, chociaż teraz jest to bardzo kolorowe i bardzo bujne, ale wyróżnia nas na pewno to, że my mamy lirykę mówioną, a nie śpiewaną, no i tak zwane rymowanie, rapowanie. Nie różnimy się od ludzi jakimś zachowaniem czy czymkolwiek, tylko po prostu sam sposób może ubierania się jest inny. Ja akurat żyję na przełomie garnituru i szerokich spodni, takie życie, i żeby móc grać, trzeba normalnie zarabiać, prawda, trzeba pracować. Na front styl hip-hop show pojawił się styl wolny, tak zwana bitwa o front. Wymyślanie rzeczy na bieżąco, czyli ktoś stoi przed sceną i mówi o tym na przykład, co widzi, albo o tym, co go na przykład boli, ale wymyśla to w danym momencie, nie jest to napisane, ani zapamiętane. Wdrażamy to właśnie w kulturę lubińską, na lubińską scenę. Do turnieju zgłosiło się 4 kandydatów, publika głośnymi okrzykami wybrała najlepszego. Monika Kaczmarska, Radio Elka, Lubin.